Szanowni Państwo, witam serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem pokazać, jak można zrobić taki bardzo prosty rig związany z tripodem. Jest to rig, który opiera się na strukturze sztywnej, a więc nie mamy tutaj deformacji kości. No i może jest to takie dobre ćwiczenie dla początkujących, aby ogarnęli, jak można zrobić coś, co daje się później w bardzo ciekawy sposób animować. Spróbujmy zrobić sobie małą istotę, która będzie przypominała troszeczkę jakiegoś stworka. A więc na początku może dodam cuba, od tego się zwykle zaczyna w Blenderze, jak wiemy. I ten cube niech sobie stoi, no na początku tutaj. Dodam sobie teraz stożek, ten stożek przekręcę i przesunę w prawo. Troszeczkę go też pomniejszę i ustawię tak, żeby stworzyć coś na kształt takiego nosa. Ten nos tutaj zaparentuje do tego cuba. Ok? Także jak będę przesuwał cube, to przesuwa się on razem z tym stożkiem, a sam stożek również może się przesuwać. Teraz takiego cuba odsunę trochę do góry i to będzie mój jakby początek, to będzie głowa mojego ludzika. Teraz dodam do sceny taką dużą, powiedzmy sobie UV sferę albo ikosferę. Ok? Wcisnę F6, aby dać ze 3 podziały i ustawię jej promień na 2. To będzie taka dosyć grubawa sfera. I teraz dodam do sceny cylinder. Ten cylinder jest niewidoczny, więc w widoku siatki mogę go dojrzeć. Rozciągnę go tak na 3, powiedzmy, w osi Z, a więc S, Z i 3, tak żeby był troszeczkę dłuższy i ustawię go na przykład w takim miejscu, o tu. Dobra. I teraz to mogłaby być, powiedzmy sobie, szyja albo kręgosłup tego mojego ludzika, więc w trybie edycji zaznaczę tylko ten górny element. Ok, wciskając klawisz B mogę zaznaczyć, to jest dla początkujących osób materiał. I teraz troszeczkę to przeskaluję w dół, żeby stworzyć coś na kształt szyi i z tego wyekstruduję jeszcze taką cieniutką szyjkę, żeby chociaż trochę ten gościu miał charakteru w sobie. Klocek obniżę, tak gdzieś dotąd, no i teraz mam jego głowę zatkniętą na takim czymś. Ok, tak to wygląda. Dobra, więc to jest początek. Teraz potrzebuję tutaj nogi. Chciałem, żeby ten ludzik miał 3 nogi, w związku z tym znowuż dodam cylinder. Ten cylinder jest stąd. I znowuż go nie widać, ponieważ kryje się wewnątrz kulki, więc włączę widok siatki. I przeskaluję ten cylinder teraz na przykład o 2 jednostki, czyli S, 2, Z. Ok? Przekręcę go teraz 90 stopni. W ten sposób. I teraz w trybie edycji, czyli jak on stoi tutaj w środku idealnie, wcisnę tab, w trybie edycji ustawię go w ten sposób. Widzę, że ta noga będzie trochę krótka tutaj, więc zaznaczę tylko końcówkę tego cylindra i ją trochę przedłużę, na przykład dotąd. Ok, to będzie taka noga. I troszeczkę ją też zwężę, żeby nie wydawało się, że to jest taki strasznie gruby ten mój stwór. Dobra, ponieważ ten cylinder został w ten sposób zrobiony, mogę go teraz trochę przekręcić w dół, ale to zrobię za chwilę. Zanim tak zrobię, dodam tutaj jeszcze raz w trybie edycji jeden obiekt i to będzie tym razem UV Sphere. Ten UV Sphere dodany do środka będzie musiał być przesunięty w to miejsce i trochę pomniejszony. W tym momencie tworzę coś w rodzaju kolana i to kolano będzie zintegrowane z udem, czyli z tym elementem, który jest tutaj. Dobra, jeżeli teraz opuszczę tryb edycji, mogę bezpiecznie przekręcić w dół ten swój obiekt, na przykład do takiej wysokości. To będzie chyba ok. I teraz potrzebuję mieć 3 takie nogi. Zanim je na taką nogę zrobię, dodam jeszcze jeden element, który może w sumie być kopią tego, który tutaj mam, a więc nacisnę Shift D i ustawię sobie ten element w tym miejscu, gdzie jest środek tej mojej kulki. To trzeba tutaj przybliżyć troszeczkę i ten środek jakby tak sprytnie wymacać. Nie wiem, gdzie on tutaj jest. Myślę, że gdzieś w tym miejscu mogę użyć do przesuwania, oczywiście wciśnięcia klawisza G, później przesuwać normalnie za pomocą wciśniętego klawisza Shift i Ctrl, żeby to było skokowo w siatce. Jeżeli teraz tę nogę ustawię w pionie, albo w ogóle usunę rotację z niej przez Alt R i wtedy dopiero obrócę 10 stopni, 180 stopni w dół, to mogę ją teraz pomniejszyć trochę. No i mam tutaj taką małą nogę, która może mieć na przykład taką wysokość. Wydaje mi się, że ona jest troszkę krzywo, ale nie jestem pewien, czy to jest złudzenie, czy nie. Chyba jest troszeczkę krzywo, więc teraz już ręcznie na oko ustawię prawidłowo. Dobra, i to jest moja noga. Teraz taka noga, jeżeli ją zaznaczę w całości, może byłaby być skopiowana w widoku od góry, w ten sposób, żeby gdzieś mi się tutaj dookoła poustawiała. 3 takie nogi potrzebuję. W związku z tym przełączę się do trybu 3D kursor. Dzięki temu wszystkie transformacje są wokół kursora 3D. Teraz wcisnę Shift D, później R. I z klawiszem Ctrl przesunę mysz tak, aby obkręcić mój obiekt na 120 stopni. A potem jeszcze raz Shift R, aby stworzyć takiego trójnoga. Mam elegancką strukturkę, która jest trójnogiem. No i teraz trzeba dla takiego obiektu zrobić system kości.
System kości zaczynamy od dodania pojedynczej kości, armature, single bone. Włączam do tej kości coś takiego jak X-ray, aby ją było widać. No i mam. To jest moja pierwsza kość. Ta kość będzie kręgosłupem. W związku z tym tę kość rozciągam tak, aby sięgała aż do głowy. To będzie taka bardzo duża kość, jak widać. No i powiedzmy sobie, że to będzie musiało sięgać aż dotąd. Wyłączę już teraz te transformacje, które miałem, czyli median point wybiorę. I w głowie wyciągnę od razu drugą kość, która będzie kierowała się mniej więcej tak jak ten dziubek tutaj. Może być troszeczkę niżej nawet. W ten sposób. Teraz robię kość, która będzie kierowała się w stronę nogi. Noga, kolano, tego typu klimaty. Również w samym środku powinna być ta kość. Mogę ustawić ją gdzieś w tym miejscu. I teraz z tego miejsca ekstruduję w dół kość po to, aby stworzyć taką, powiedzmy sobie, tą pionową część nogi. I tutaj również powinienem ustawić tę kość gdzieś mniej więcej w środku, tak żeby jej główka była w punkcie centralnym tej kulki. Dobra, i to jest moja noga. Teraz tę nogę powinienem skopiować w trybie edycji 3 razy, tak żeby była ustawiona tam, gdzie powinna być wewnątrz tych dwóch nóg, które do tej pory tutaj już zrobiłem. A więc znowuż przełączam się do kursora 3D, ustawiam się w widoku od góry 7 na numeryce. Te kości mam zaznaczone, w związku z tym wciskam Shift D, później R. Ustawiam je tak, żeby były na 120 stopni obrócone i później Shift R. Tak jakby kończę pracę z tworzeniem nowych kości w tym moim rigu, ale dodam jeszcze jedną kość, po to, aby można było mieć pewność, że to będzie taka kość, do której ten mój cały stwór będzie się doczepiał. Wystarczy wtedy tylko, że przesunę jedną kość i on cały za tą kością powinien podążać. A więc robię to w ten sposób, że dodaję tutaj przez Shift A jeszcze jedną kość, ale na początek włączę widok siatki, aby to było widać. Shift A i nowa kość powstanie w tym miejscu, gdzie jest kursor 3D. Mogę ten kursor postawić na samym dole, tutaj gdzieś, w ten sposób. I jeszcze dodatkowo wcisnąć Shift S, aby wyrównać go do siatki. Kursor to grid, ta opcja będzie mi potrzebna. I teraz wciskam Shift A. Ciach, dodała się nowa kość. Ona jest niewielka. Tę kość mogę postawić na przykład w ten sposób. Niech ona sobie tu stoi po prostu. Teraz z kursorem powrócę do normalnego trybu, czyli median point. Włączę sobie elegancko widok siatki. Mogę także włączyć names i ponazywać teraz te kości wszystkie trzeba. Jest ich tutaj trochę, więc chwilkę to może zająć. A więc weźmy sobie panel item i te kości trzeba po prostu ponazywać. No niestety jest to robota, której nikt za mnie nie zrobi. Jak chcę mieć porządek, to trzeba kości ponazywać, więc to będzie tak. Head. Ponazywam te kości po angielsku dla odróżnienia. Tutaj będzie spine, czyli kręgosłup. Zapamiętajcie, jeżeli ktoś jeszcze tego słowa nie znał. Tutaj będzie, powiedzmy sobie, no, to by było udo, ale ja to nazwę leg po prostu i to będzie leg 1. Ok? W ten sposób. No i ponieważ te nogi są aż 3, to ta, która będzie z prawej strony, to będzie leg 2. Ta tutaj to będzie leg 3. No, sorki, leg 3. I teraz to, co mamy tutaj, możemy nazwać po prostu foot, czyli stopa. No nie wiem, czy akurat wygląda to jak stopa, ale ponieważ to jest ufoludek, to możemy uznać, że to będzie stopa, więc to będzie foot 1 w tym momencie. Nazywam to tak, bo odpowiadało to nodze, która jest nad tym elementem, a więc to będzie foot 2 i to będzie foot 3. Dzięki temu mam teraz ponazywane kości, wszystkie poza tą, która ma być rootem, tę kością taką korzenną, jakby źródłowo. Tu jest ta niewielka kość. Mogę teraz ją jeszcze trochę rozciągnąć, żeby była znaczna. I to jest moja Bone 008. Ona się będzie nazywać po prostu root. I to jest cały zrobiony elegancki szkielet takiego dziwnego stwora. Teraz to wszystko, co tutaj mam, mogę zaznaczyć, przesunąć troszeczkę do góry. A może nie będę tego teraz robił, tylko za chwilkę go musimy ustawić też na wysokości 0, tak żeby on stał w odpowiednim miejscu. Zanim to jednak zrobię, chciałbym te kości, no, przesunąć jakoś tak, żeby były w odpowiednim miejscu, ale to za chwilę. Teraz potrzebujemy zrobić coś takiego. Oczywiście ten system kości tutaj jest niestety osobny. Chciałbym zaparentować te wszystkie elementy do systemu kości. Zrobię to po prostu pojedynczymi krokami, tak żeby każdy mesz był zaparentowany do odpowiadającej mu kości. W tym celu robimy tak. Przełączam kości do trybu pozy i teraz zaznaczam sobie na przykład głowę i tą kość, która jest tutaj. Head. Okay. Jeżeli to zrobię, naciskam Ctrl P i Parent to Bone. Dzięki temu ta kość będzie sterowała teraz ruchem głowy. Tak samo ta szyja tutaj powinna być zaparentowana do kręgosłupa, a więc parentujemy. Do kręgosłupa także możemy zaparentować tą dużą kulę, która jest brzuchem.
Dzięki temu ona będzie podróżowała razem z tą kością, która jest określona przez kręgosłup. Tak samo nogę. Mogę zaparentować do nogi. Ok, tutaj. Tutaj jest kilka tych elementów, które trzeba w ten sposób ogarnąć. Jest to powtarzalna akcja i dzięki temu na przykład moi studenci musieli to zrobić. Nauczyli się bardzo dobrze parentować do kości różne rzeczy, bo częste powtarzanie tutaj daje się we znaki. Dzięki temu, przepraszam, dzięki temu możemy tutaj elegancko ogarnąć cały system. Ciach, bon. Tutaj bon. I jeszcze ta została nam do zaparentowania. I to jest w zasadzie wszystko, z tym, że to nie do końca jeszcze będzie działać. Teraz tak, jeżeli będę przekręcał na przykład kręgosłup, widzę, że kręci się ta środkowa kulka, no może to nie jest akurat takie dobre, może ona nie powinna się kręcić, można mieć takie wątpliwości. Mogę ją odparentować od kości przez Alt-P. Jeżeli to zrobię, jest Clear Parent i teraz, jeżeli będę kręcił kością, to kulka stoi nieruchomo. Ok, ale jeżeli teraz przesunę ten kręgosłup, to widać, że tylko głowa za nim podąża, a nogi zostają w miejscu. To jest dziwne trochę. Więc należy te nogi zaparentować do kości, która jest kręgosłupem. A więc w trybie edycji zaznaczam te wszystkie nogi naraz, a na końcu zaznaczam kręgosłup. Ciach. Dzięki temu mogę je zaparentować za jednym zamachem wszystkie. Oczywiście wybieram opcję Keep Offset. Są zaparentowane w trybie pozy. Teraz mogę przesunąć kręgosłup i jak widać nogi podążają za kręgosłupem. Natomiast ta kulka niestety nie. A więc należałoby teraz zrobić coś takiego, żeby zaparentować również tą kulkę do czegoś. No ale nie bardzo jest do czego. W związku z tym roboczo możemy jednak ją zaparentować do tego, co jest kręgosłupem, ale ja bym wolał tego nie robić. Zamiast tego zaparentujmy ją po prostu do tego body tutaj. Tak jak się będzie ruszało body, tak się będzie też mogła ruszać ta kulka. Ctrl-P, Object, no i cześć. Na razie ruch tego tłowia będzie kręcił mi kulką. No i na to chwilowo nic nie poradzimy, później to będzie można zmienić. Teraz chciałbym, aby na przykład przesuwanie tej kości typu root przesuwało całego tego ludzika. W związku z tym kręgosłup powinien być do tej kości zaparentowany, aby kręgosłup podążał za tą kością, a za kręgosłupem będzie podążać cała reszta. W związku z tym w trybie edycji zaznaczam najpierw kręgosłup, później kość typu root i Ctrl-P, oczywiście Keep Offset. Dzięki temu w trybie pozy mogę przesuwać teraz spokojnie sobie tę kość. Mogę ją teraz podnieść do góry, ustawić na wysokości 0, no i w tym momencie już mam wszystko elegancko. Okay? Tak wygląda mój bardzo prosty rig takiego roboto ludzika, jakiegoś takiego stwora. Jeżeli teraz te kości przełączę w tryb widoku stick, to one nie zabierają za dużo miejsca i można już takiemu ludzikowi edytować pewne pozy, chociaż jest to dosyć kłopotliwe. No, więc na tym myślę, że można byłoby skończyć. To jest pierwsza część takiego ćwiczenia, które daję swoim studentom, które polega na tym, żeby zrobić animację takiego trójnożnego stwora. Takich animacji jest mało na sieci, więc jest to tym lepsze ćwiczenie, że nie mają za bardzo skąd ściągnąć i muszą się sami trochę pomęczyć. Dobra, pozdrawiam w tym momencie wszystkich swoich studentów oraz wszystkich kursantów w polskim kursie Blendera. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, a o tym ludziku jeszcze będziemy troszeczkę mówić. Do zobaczenia.